Cześć, jestem Kuba i dzisiaj odcinek na temat jaszczuroludzi. Ludzi. Przekład według Grzegorza Heretyka. Przed elfami, przed krasnoludami, przed ludźmi, pradawni przybyli na ten świat. Potem wszedł chaos, a wielki plan pradawnych pozostał niezrealizowany. Jesteśmy ostatnimi z ich sług i naszymi rękoma odtworzymy wielki plan doprowadzając do upadku uzurpatorskie młodsze rasy. Napis na wschodnim kamieniu granicznym świątyni miasta Hyksoatl. Jaszczuro ludzie, czasami zwani również zimnokwistymi lub dziećmi bogów, to starożytna, dzika, inteligentna rasa gadów, która była kiedyś pie wśród pierwszych i najstarszych cywilizacji w świecie urhamera. Na długo przed powstaniem ludzi, elfów czy krasnoludów, imperium jaszczuro ludzi rządziło niepodzielnie. Obcy, tajemniczy i bezlitośni jaszczuro ludzie byli tam, kiedy wszystko się zaczęło, i będą tam, kiedy świat wyzionie swój ostatni oddech. Pozostaną niestrudzeni i nieugięci, aż przywrócony zostanie porządek w tym chaotycznym świecie. Do tego właśnie zostali stworzeni, ponieważ są oni starożytnymi sługami pradawnych, jedynymi prawdziwymi obrońcami tegoż właśnie świata. Kiedyś, w dawno zapomnianych czasach, jeszcze ludzie rządzili wszystkim, dominując ten starożytny świat w czasach pierwotnych i pradawnych potworów. Choć ich królestwo jest teraz częściowo zrujnowane i zarośnięte. Ponownie starają się powstać i odzyskać to, co stracili wiele tysiącleci temu. Podczas gdy zadanie pozostaje prawie niemożliwe do zrealizowania, Imperium Szyjaszczuro ludzi nadal walczy, uwalniając swoją zimną krwistą dzikość na każdego, kto stanie na drodze ich świętej misji. Wynurzają się z bujnie zarośniętej dżungli, pod totemy ze złota. Od maszerujących na wojnę drży ziemia pod stopami nadchodzących potężnych armii jaszczurów. Idą na bitwę z powodów niezrozumiałych dla innych starożytny plan, znany tylko im. Nikt nigdy nie będzie w stanie zrozumieć ich motywów ani ich dążeń, gdyż nikt nie pojmuje, że są oni prawowitymi spadkobiercami świata a ich świętym, choć niezbywalnym obowiązkiem jest przewrócenie porządku na całej planecie. Nawet jeśli oznacza to całkowitą eliminację młodszych ras, imperium jeszcze ludzi ponownie dokona ludobójstwa na skalę światową. Historia jest mądrość i ignorancja, a pomiędzy nimi są bramy do wieczności, przez które dawno temu przeszli pradawni. Archiwalny zapis słów Lorda Xuatepa Tajemnicze jaszczuroludzie zostali pozostawieni przez swoich stwórców, pradawnych, aby kontemplować świat, który został nieodwracalnie zmieniony. W ciągu tysiącleci Ludzie szukali jasnego przewodnictwa, które kiedyś zapewniali im wszechmocni stwórcy. Przeciwko rosnącemu zagrożeniu ze strony odwiecznego wroga, Jaszczoro ludzie powoli doszli do wniosku, że nie ma żadnej korzyści z lamentu nad minioną epoką i że nadszedł czas na realizację wielkiego planu. Wychodzą z miast, świątyń i starożytnych ruin, wyłaniając się z dżungli, by zimno realizować swoją wizję świata. Świt kreacji od minus 10 tysięcznego do minus 5600 roku według kalendarza Imperium. Pochodzenie jaszczuru ludzi jest opowieścią, która sięga czasów pradawnych, kiedy świat był ciemny i w dużej mierze pokryty grubymi warstwami lodu. Na długo przed pojawieniem się chaosu, w czasach przed elfami, krasnoludami czy ludźmi, Ziemią rządziły potwory tytanicznych rozmiarów. Te olbrzymie stworzenia walczyły o dominację, a najcieplejsze regiony, te najbliższe równikowi, stały się najbardziej pożądanymi strefami. Niektóre z tych form życia były bezmyślnymi stworzeniami, prowadzone czystym instynktem, inne założyły cywilizacje, które powstawały i upadały. O czasie tego wiecznego zmierzchu zachowały się jedynie szczątki wiedzy. Chociaż zakopane ruiny i potomstwo tych stworzeń nadal istnieją. W tych brutalnych czasach na ten świat przybyła tajemnicza rasa boskich istot, które zstąpiły z niebios na srebrnych statkach. Ci nieznajomi, znani jako pradawni, pochodzili spoza gwiazd, gdzie rządzili imperium, które rozciągało się nie tylko w kosmosie, ale i w czasie. Ich technologia była rozwinięta ponad możliwość wyobrażenia sobie tego przez śmiertelników. Dla nich astrologia i astronomia, nauka i magia były jednym i tym samym. Każdy świat w imperium pradawnych łączyła brama. Niektóre z nich były małymi portalami, pozwalającymi na pokonywanie niewyobrażalnych odległości za pomocą tylko jednego kroku. Inne, często umiejscowione w zimnej pustce przestrzeni, były portalami tak dużymi, że statki wielkości księżyców mogły przez nie przelatywać. W swoich podróżach przez niekończącą się przestrzeń wszechświata jedna planeta przykuła ich uwagę, ponieważ dostrzegli w niej wyjątkowy i bezgraniczny potencjał. Pradawni zadekretowali, że świat ten będzie miał centralne miejsce w ich nieznanych planach, a gwiezdne bramy przy każdym z biegunów zostały stworzone, aby umożliwić łatwy dostęp do tej pełnej nadziei nowej kolonii. Zanim projekty ich najnowszej planety mogły zostać w pełni uruchomione, pradawni musieli ją przekształcić, aby lepiej pasowało do ich potrzeb. Korzystając z mocy wykraczających poza śmiertelne zrozumienie, przesunęli orbitę planety bliżej Słońca. Z czasem pokrywy lodowe wycofały się, a zielone lasy szybko zaczęły się rozrastać, by pokryć nowo odkrytą Ziemię. Dzieci Bogów Pradawni stworzyli sługi, którzy mieli troszczyć się o ich potrzeby. W ten sposób rozpoczęły się narodziny pierwszych slanów. Byli oni wielkimi wezyrami, zaufanymi stworzeniami cudownego intelektu i jedynymi istotami zdolnymi wytrzymać bezpośredni kontakt z niemal wszechmocnymi pradawnymi i zrozumieć ich nauki. To właśnie oni mieli kierować mniejszymi rasami, których powstanie wkrótce nastąpi. Na powierzchni świata pradawni napotkali wiele prymitywnych stworzeń, również tych, które pewnego dnia zostaną przekształcone w pierwsze elfy, krasnoludy i ludzi. Potężni i daleko dalekowzroczni pradawni mogli kształtować nowe formy życia nawet z tych niedoskonałych materiałów. Napotkali również kilka stworzeń, których istnienie było niezgodne z ich przyszłymi planami. Gdy klimat się ocieplił, dostali stworzeni saurusi, po to, by zniszczyć te anomalie. Wkrótce ogromne armie wyruszyły na wojnę, w walkę o wyeliminowanie tych rodzimych ras, które trzeba było usunąć. Starożytni często korzystali z bram polarnych, by podróżować przez kosmos, ale w międzyczasie tworzyli kolejne pokolenie slanów, by realizować swoje plany. Podczas gdy Saurusi mieli zaprowadzić porządek na świecie swoimi brutalnymi kampaniami destrukcji, podejmowano również większe projekty. Na rozkaz pradawnych, slanowie założyli w regionie lasów tropikalnych miasta świątynie, które pewnego dnia miały stać się lustrią. Skinkowie byli technikami i nadzorcami. Ich rolą było kierowanie bestiami, aby mogły one ciągnąć i przenosić ciężkie ładunki oraz pomagać przy budowie. W ten sposób, jaszczuroludzie ludzie zbudowali wspaniałe budowle, które wznosiły się wysoko ponad parującą wilgocią dżunglę. Instrukcje pradawnych dla slanów co do miejsc, w których miasta, świątynie i wiele innych cudów architektonicznych na całym świecie miały zostać zbudowane, były bardzo konkretne. Każde z nich zostało celowo wzniesione, aby stworzyć żywy węzeł w rozciągającej się na cały świat geomantycznej sieci, połączonej matrycy naturalnej energii Ziemi, która objęła planetę. Każda strona była połączona z następną, a pradawni mogli czerpać z tego ogromnego rezerwuaru energii, aby manipulować niezliczonymi urządzeniami i zaklęciami o wielkiej mocy. Magowie kapłani slanów byli również w stanie wykorzystać geomantyczną sieć, a dzięki jej energii mogli przesuwać kontynenty i dalej pomagać w niezrozumiałych planach pradawnych. Tak długo jak każde połączenie pozostawało aktywne, mogły one być wykorzystywane do telepatycznej komunikacji na duże odległości. Wchodząc w trans, magowie kapłani mogli przekazywać czyste myśli i organizować wspólne komunie, by się naradzać. Wielka katastrofa. Od minus 5600 do minus 4420 roku, według imperialnego kalendarza. Nie wszystko jednak układało się dobrze ze światem. Niepokojące znaki zaczęły pojawiać się z bram na biegunach planety. Były to portale do innego wymiaru, i to właśnie stamtąd pojawił się problem. W wirującym szaleństwie tej innej rzeczywistości, Rodzące się istoty burzyły się, złowrogi inteligencji miały pretensje do pradawnych, których uznawali za intruzów, przychodzących przez ich domenę bez pozwolenia. Katastrofa nadeszła nagle. Nie wiadomo, czy to z powodu ataków wroga, czy też awarii. Wielkie bramy polarne pradawnych, za pomocą których przemierzali gwiazdy, zawaliły się na nich samych. Nadprzyrodzona maszyneria bram spadła na świat w płonącym gradzie gwiezdnego metalu. Jednocześnie bieguny świata implodowały, otwierając szczeliny. Chaos wypłynął z królestwa duchów. Meteory zakrzepły magii, substancji znanej jako kamienie spaczenia, pozostawiały za sobą dziwne ślady, które rozpaliły niebo. Planeta zadrżała pod wściekłymi uderzeniami, a niektóre meteoryty zakopały się jak zwierzęta, grzebiąc głęboko w fundamencie świata. Warstwa pyłu z kamieni spaczenia została wyrzucona w powietrze, a jej mutujące właściwości spowodowały narodziny niewyobrażalnych okropności. Na całym świecie morza się wzburzyły, a lasy oszalały przez groteskowy i niekontrolowany wzrost. Tam, gdzie kiedyś znajdowała się północna brama, pojawił się drugi księżyc planety zielony satelita wykonany z czystego kamienia spaczenia Morsyep. Gdy ich portale się zawaliły, pradawni zniknęli, a ich los pozostał nieznany. Katastrofa mogłaby być jeszcze gorsza, gdyby najpotężniejsi słudzy pradawnych, slanowie, nie zapobiegli całkowitemu zniszczeniu poprzez zapieczętowanie dużej części wyrwy w rzeczywistości. Tak wiele było potrzebnych sił do tego przedsięwzięcia, że połowa z magów kapłanów została zabita. Ich mózgi stopiły się przez niemożliwą do logicznego zrozumienia moc chaosu. Pomimo ich poświęcenia, slanowie mogli tylko zmniejszyć lukę. Nie mogli ani zamknąć ani powstrzymać fali magicznej energii, która wyciekała na planetę. Pradawni odeszli, a jaszczuro ludzie i młode rasy zostały porzucone, by sami stanęli przed nowym i diabolicznym wrogiem. Oblężony świat. W ślad za wiatrami magii przyszły demoniczne legiony bogów chaosu. Wykrystalizowały się one z wirującego szaleństwa, materializując się w liczbach niemożliwych do policzenia. Każdy demon był potężnym wcieleniem swojego pana, nienaturalną istotą, która płonęła z pragnieniem zniszczenia. I tak rozpoczęła się wojna o świat śmiertelników. W obliczu zagłady, pozostali slanowie zebrali armię, których wielkości od tamtego czasu już nie widziano na świecie. Demony atakowały wszędzie, ale jeszcze ro ludzie dzielnie wzięli na siebie cały ciężar ataku. Potem nastąpiła seria strasznych wojen, tytanicznych starć, które rozciągały się na całe kontynenty. Trwały wieki i pochłonęły nieopisaną liczbę żyć. Saurusi spotkali się z demoniczną falą, potrafili opanować swoją dzikość i zwrócić ją w stronę wroga, ale siła jeszcze ludzi nie spoczywała wyłącznie na jej armiach. Slanowie, na szczycie swoich świątyń piramid, zgromadzili szalejące magiczne energie, aby podsycić zaklęcia ostatecznego zniszczenia. Przewoływali huragany, burze ognia, fale sięgające kilkadziesiąt metrów, lub rozstępowali ziemię pod stopami najeźdźców. W początkowych fazach wojny, pojedynczy slan okazywał się potężniejszy niż nawet najbardziej magicznie uzdolniony demon. Jednakże, gdy energie chaosu i niekończące się posiłki najeźdźców nadal zalewały świat, równowaga zaczęła się zmieniać. Upadek Cywilizacji. W miarę jak energie chaosu stawały się silniejsze, slanowie odczuwali, że ich moce słabną, a zaklęcia starościły się coraz trudniejsze do opanowania. Nawet drobny błąd podczas manipulowania magicznymi siłami powodował nieszczęście. Wielu slanów ucierpiało z powodu niszczących umysłu odbić mocy lub zostało spopielonych przez własne inkatacje. Podczas gdy nieskrępowane wiatry magii dusiły slanów, to demony na odwrót – Wzmacniały, ponieważ narodziły się one z nich i mogły je łatwo kształtować na własny użytek. Wraz z przesunięciem się magicznej supremacji zmieniła się również wojna. Na polach bitew tytany z czystej fury szalały pomiędzy kohortami i saurusów, aż do chwili, gdy ziemia została spramiona krwią. Zadżumione potwory i bestie z żywego mosiądzu rzucały się na zimno krwiste kolosy, podczas gdy ponad nimi latające gady walczyły ze skrzydlatymi behemotami o kontrolę nad niebem. Pomimo okaleczenia swoich demonicznych wrogów jeszcze ludzie zostali wyparci. Szlanowie coraz bardziej wykorzystywali sieć geomantyczną, wykorzystując jej moce, aby ustabilizować niestabilne energie wirujące wokół nich. W desperacji zaczarowali dżunglę, zamieniając jej otoczenie w pułapkę śmierci pełną mięsożernych roślin, żywych ruchomych piasków i rojowadów, których urządlenia mogły przebić łuskę smoka. Rzeki zostały przekierowane, aby utrudnić rozwój demonicznych sił, a wulkany powstawały i wybuchały, aby spowolnić ich piekielny pochód. Wciąż jednak legiony wrogów szalały dalej. Jaszczoro ludzie wycofali się do swoich miast świątyń, bastionów porządku wśród morza chaosu. Przez pewien czas nawet nieustępliwi słudzy mrocznych bogów zostali wstawieni na próbę, ponieważ opór jeszcze ludzi siał krwawe żniwo wśród ich zastępów. Gigantyczne bestie wbiegały w tłum, tworząc wyłomy w piekielnych hordach. Dziwne moce urządzeń pozostawionych przez pradawnych zostały uwolnione artefakty władzy, które stopiły tysiące najeźdźców. Nie zważając na swoje straty, demony kontynuowały ostrzał w bariery ochronne wyczarowane przez slanów, aby chronić każde miasto świątynie. Ostatecznie demony wymyśliły sposób na przełamanie linii obronnych i ludzi, a Ksachutek było pierwszym, które upadło. Jego mieszkańcy zostali zamordowani, a piramidy sięgające nieba zostały zburzone. Rozpoczęła się reakcja łańcuchowa, osłabiająca magiczne bariery wzniesione nad pozostałymi miastami świątyniami. Chłatl, Tlangsla i Zotl upadły więc w szybkim tempie. Xotl, magowie kapłani slanów, zdołali utrzymać się na tyle długo, aby wysyłać ostrzeżenia do pozostałych miast, pozwalając im na stosowne zapobiegnięcie przegranej. Demony były przez pewien czas nietykalne, ale nie ustali w swoich wysiłkach. Przywoływały coraz to nowsze diabły, by pokonać każdą obronę, uwalniając plagę, by pokonać czakłe. Zrównały z ziemią kecotek, poprzez krzyk agonii miliarda zabitych dusz oraz przywoływały cieniste macki, by przeciągnąć wielkie trójkątne miasto świątynie z Armudy, głęboko pod powierzchnię morza, gdzie ostatecznie pękła bariera, topiąc miasto i jego mieszkańców. Po tysiącach lat walki została tylko garstka miast świąteń z których każde było bastionem chronionym przez największego z pozostałych slanów. Obrona Ica W końcu demony mogły ruszyć, aby oblegać Icę, pierwsze miasto i filar obrony, jeszcze ludzi. Ica była pod obroną lorda Croaka, najpotężniejszego z magów kapłanów. Energetyczna kopuła, która otaczała Ice trzaskała od wyładowań, zamieniając demony w pył, jeśli stały zbyt blisko. Jednak po latach napięcia i walk nawet lord Croak nie był w stanie utrzymać nowych mistycznych murów. Zmuszony do ostateczności, uwolnił ba energię bariery, co spowodowało falę uderzeniową, spłaszczając otaczającą miasto dżunglę. W jednej chwili wygnano do królestwa chaosu 100 tysięcy demonów. Niemniej jednak pozostali zdołali dostać się do icy.